Na pewno nie jesteśmy w stanie zamknąć drzwi, bo są w takim stanie. Nie jesteście w stanie zamknąć drzwi, tak? A nie da się ich zamknąć, nie da się też zamontować domofonu. Mało tego, pani, która jest naszą sąsiadką, była atakowana przez tutaj osoby, które chodzą po prostu pijane. W zasadzie to tu może przyjść każdy. I każdy sobie tu coś wysypać. Tak. Bo nie mamy możliwości zamknąć w ogóle tych drzwi. Kiedy ostatni raz zgłaszaliście do ZBM-u te drzwi? W tamtym roku. W tamtym roku? Nie, czy nawet na początku. A w sumie ile takich zgłoszeń było odnośnie tych drzwi? A odnośnie tych drzwi, naszych zgłoszeń, to było kilka na pewno, z dwa co najmniej. Natomiast sąsiadów zgłoszeń było mnóstwo. Woda była ostatnio tu do tego stopnia sięgnęła. Czy do tego, przepraszam, tutaj. To są studzienki z kanalizacji sanitarnej i to z tych studzienek, z tej tu i z tamtej tam wybija woda. Tak, to są piony kanalizacji sanitarnej. Te piony kanalizacji sanitarnej zbierane są w tej studni. Od tej studni jest odejście przez tą piwnicę do, przy kanalikiem do sieci kanalizacyjnej w ulicy. Jest taka zależność między burzą, że podczas intensywnych opadów gdzieś w kolektorze na ulicy 3 Maja dochodzi do zatoru i ta cała woda się cofa. To jest mokre, tutaj byliśmy, no do 60 cm została ta piwnica zalana. Ona została zalana na pewno do tej wysokości. Sąsiad w piwnicy wylewał jeszcze 3 dni po, dlatego że on miał akurat taki spadek w piwnicy, że ta woda mu woda. Woda to jest takie umowne powiedzenie, to nie jest woda. To trzeba sobie powiedzieć, że to z wodą nie ma nic wspólnego. To są fekalia. I my teraz wszyscy mieszkańcy mamy się zmieścić na tym strychu, gdzie 3/4 zajmuje pani tutaj z mieszkania, a my wszyscy mamy na tej. To i dla ile rodzin ma być ten strych? 8. Dla 8 rodzin. Tak. Dzień dobry, ZBM TBS Zabrze. Rozmowa jest nagrywana. Dzień dobry, Piotr Antczak, jestem dziennikarzem portalu W Zabrzu i Nowin Zabrzańskich. Mam takie pytanie, bo wysyłałem do was w środę maila. I teraz chciałbym się zapytać, kiedy będzie możliwa odpowiedź? Czekamy na odpowiedź na pytanie, które skierowaliśmy do zarządcy budynku. Na cały reportaż zapraszamy we wtorek o godzinie 20:00.